Można było się spodziewać trudnego meczu, bo ekipa Orientu Dwa Łozina przystępowała do starcia bez rezerwowych. Przyczyną choroby i kontuzje. To była nowa taktyka, bo była też nowa sytuacja dla nas, ponieważ straciłyśmy mnóstwo zawodniczek i grałyśmy w dużym osłabieniu, więc musiałyśmy zdecydowanie postawić na mocną defensywę. Prezes klubu oczywiście nie cieszy się z wyniku, ale cieszy się, że wreszcie granie powróciło na Dolny Śląsk. No w końcu po wielu, wielu miesiącach gry ciągle na wyjeździe udało się rozegrać pierwszy mecz rundy wiosennej we Wrocławiu. Szkoda, że porażka, ale mecz był bardzo dobry. Przeciwnik niezwykle wymagający, bo mistrz Polski, znakomita drużyna, także nasze dziewczyny się nie poddały. Oczywiście mamy trochę kłopotów kadrowych, kontuzje, no ale to na to nie ma co zrzucać. W każdym razie bardzo dobry mecz. Mecz rozstrzygnął się tak naprawdę już na początku, kiedy padły dwie jedyne bramki. Te 2-0, którego później ciężko było odrobić, natomiast jestem zadowolona bardzo z tego meczu, bo wykreowałyśmy mnóstwo fajnych sytuacji i patrząc na to, że grałyśmy tylko najpierw 8 zawodniczek, później w 9, to tak naprawdę kawał dobrej roboty wykonałyśmy. Hokeistki wróciły do domowego grania, wciąż jeszcze bez kibiców. Bez kibiców zawsze gra się o wiele ciężej. Gra się w domu, wiadomo, to jest, przychodzą rodziny, przychodzą kibice, także to jest zupełnie inna atmosfera, inne zaangażowanie przede wszystkim. Dziewczyny wiedzą, dla kogo grają. Także czekamy też na mecz kolejny. Tych meczów w domu będziemy mieli praktycznie teraz 5, także będziemy grali cały czas, także będzie nas można bardzo dużo zobaczyć. Brak rezerwowych i wysokie temperatury, to wszystko miało wpływ na ostateczny wynik. Kończy Blaszkiewicz. Przy takiej pogodzie te zmiany mają ogromne znaczenie, a my niestety nie dysponujemy żadną zawodniczką, żeby dziewczyny mogły chociaż zejść, złapać oddech i napić się wody, więc myślę, że to też miało ogromne znaczenie w tym, jaka była nasza dyspozycja na tym meczu. Kolejne mecze Łozina zagra również u siebie, co ważne, z kibicami. Dolnośląska drużyna podejmie na stadionie Oławka na Niskich Łąkach 16 maja zespół z Rogowa, a 23 maja z Tarnowskich Gór.